zakończyła się budowa drugiego, ostatniego już fragmentu ulicy Borowickiej. Na odcinku od skrzyżowania z Botaniczną do ulicy Parcele powstała całkowicie nowa jezdnia, chodniki z kostki brukowej, ścieżka rowerowa z nawierzchni bitumicznej, zjazdy do posesji, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz oświetlenie. Wybudowano także pętlę autobusową. Dzięki powstaniu kanalizacji deszczowej w przyszłych latach możliwe będzie przebudowanie kolejnych ulic w tej części osiedla. Inwestycja kosztowała ponad 4 700 000 zł. Po raz kolejny w Płocku odbyła się inauguracja najstarszego i największego cyklu triatlonowego w kraju. W zawodach Garmin Iron Triathlon wzięło udział prawie 1000 osób. Do wyboru mieli rywalizację na trzech dystansach: jednej drugiej, jednej czwartej i jednej ósmej Ironmana. Miejscem zmagań pływackich był Zalew Sobótka. Po wyjściu z wody na zawodników czekał podbieg pod skarpę do strefy zmian zlokalizowanej na Starym Rynku. Trasa kolarska wiodła m.in. przez Maszewo i Brwilno, a malownicza trasa biegu ulicami Płocka. Na każdym etapie zawodnikom towarzyszył gorący doping mieszkańców. Dawaj, dawaj, Bartosz. Jest ogień! Płock jest super!